Gdybym był papieżem, to bym powiedział: dzień dobry. A że jestem zwykłym księdzem, to mogę powiedzieć: szczęść Boże. I tak się zaczyna coś nowego w moim życiu, bo ja kiedyś 60 lat temu mniej więcej miałem prymicje kapłańskie, a teraz mam prymicje telewizyjne, internetowe, medialne, nie wiem już jakie, ale to pana Krzysztofa zasługa. Ja bym chciał powiedzieć trochę o przygodzie z książką. No bo najpierw to było dziecięce zauroczenie książkami w szkole podstawowej w Starym, która 2 dni temu miała stulecie swoje. Przeczytałem tam jako uczeń chyba wszystkie książki. Nie było ich wiele. Wielka biblioteka tylko, ale jedna. A potem już jako kapłan miałem do czynienia z książkami, z których się uczyłem, które kochałem, pogłębiałem znajomość literatury, także tej wielkiej literatury. No i byłem już księdzem, czyli mówiłem do ludzi, chciałem coś przekazać. Chciałem coś w tych ludziach obudzić, jak gdyby. No i tak powstała myśl o tym, żeby napisać własną książkę. Ale tu się zaczyna epopeja taka ciekawa i to trochę dramatyczna, bo kiedy ja swój rękopis książki wiozłem z Wesołej do Warszawy, to nie wiem jakim cudem, ale ten rękopis mi zginął. Po wielu miesiącach pracy okazało się, że ja tego rękopisu nie mam. Mogłem się jako młody autor zniechęcić, ale tak się nie stało. Pomyślałem sobie, ja to wszystko muszę otworzyć. No i tak powstał drugi rękopis, który złożyłem w pewnym wydawnictwie katolickim. I w tym wydawnictwie ten rękopis leżał ponad 10 lat. No kto się zainteresuje młodym jakimś nieznanym autorem? Ale oto pewnego razu w Kurii Warszawskiej na zebraniu Kolegium Nauki Katolickiej powstał problem, czy ktoś nie ma jakiejś popularnej książki. Bo w PAKS-ie był wtedy przewodniczącym pan Rajf, była inna atmosfera i PAKS chciał wydać popularną książkę, a nie tylko taką naukową, dla ludzi popularną, dostępną. Czy ktoś nie ma takiej książki? Ja mówię, mam i leży już 10 lat w wydawnictwie takim a takim. No to szybko przywoź tę książkę, mówią do mnie. Pojechałem, odebrałem i z błogosławieństwem kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikacji się spodziewamy, wyszła ta moja książka pod tytułem Aby pełniej żyć w wydawnictwie PAKS z błogosławieństwem księdza kardynała Wyszyńskiego w nakładzie 50 tysięcy egzemplarzy, a zaraz potem był drugi nakład, również 50 tysięcy egzemplarzy. I tak się wszystko zaczęło. Ja pamiętam, jak tę książkę wydaną przez wydawnictwo dostałem w dniu Matki Bożej Częstochowskiej, będąc proboszczem w Gołąbkach. No i jakie to było przeżycie. I takich przeżyć miałem potem już wiele, wiele. Jeżeli można by powiedzieć, że dla autora wydanie książki to jest tak jak narodziny dziecka, to ja z dumą mogę powiedzieć, że jestem ojcem już wielodzietnej rodziny. I to jest niesamowite, jak się poczyna książka, jak się potem rodzi w bólu, w trudzie, jak potem już idzie do ludzi. I nieraz echo potem przychodzi, że to i tamto ta książka w sercu ludzkim sprawiła. Tych książek było wiele i to jest jakby cała moja biblioteka. Jedną z książek zaczynam od takiej anegdoty, że do pewnego bardzo uczonego człowieka przychodzi prosty kolega jego, przyjaciel i patrzy na te półki, na książki i pyta się, sam napisałeś? On mówi, nie, gdzież tam? O, to leniuch z ciebie, mówi.
No ja tą anegdotę wziąłem do siebie i tak zacząłem pracować nad książkami, wydając je w różnych wydawnictwach, ale szczególnie od 25 lat w wydawnictwie Access, które na takich dobrych zasadach mi te książki wydaje, a ja je potem rozprowadzam na rekolekcjach, na misjach. No i tych książek poszło sporo, bo niektóre miały po 10 wydań, na przykład książka Żyć mszą świętą. I cieszę się, że one gdzieś tam są, ale tu jest dzisiaj sugestia, żeby taki nieznany w końcu jednak autor w mediach mógł się przebić i stąd właśnie ta możliwość tu, za którą bardzo dziękuję, że mogę mówić o swoich książkach i jakoś je udostępniać, bo ich bardzo wiele poszło w świat i one gdzieś tam są w internecie, też w różnych księgarniach można je nabyć, a może są nawet w twoim domu. To są książki, które są radosne, są optymistyczne, bo ja taki jestem, taki mam charakter. Książka musi być podobna do autora. Pamiętam, jak taki młody chłopak Bartek z Kołobrzegu mówił: książka księdza Nowaka jest dla mnie jak lekarstwo, jak balsam. Jak mam jakąś chandrę, przykrość, depresję, biorę książkę księdza i mi przechodzi. Można spróbować, czy tak jest. Ale rzeczywiście, dużo mam świadectw takich ludzi, którzy z książki skorzystali, przepisywali sobie, pożyczali innym. Nie o to by chodziło. To jest radość pisarza, poety, który widzi, że jego myśl, że jego zdanie, że jego słowo, jego książka idą gdzieś pod strzechy, przekazywane są z ręki do ręki. Moją osobistą radością było to, jak widziałem wyczytane książki, popodkreślane. No i daj Boże, żeby tak się to odbywało. Kiedyś do mnie, do domu rekolekcyjnego, który prowadziłem w Nowej Wsi koło Warszawy, przyjechał młody chłopak właśnie z książką taką wyczytaną. A historia była taka, że jego babcia zamawiała u mnie książki. Wtedy był to taki cykl małych książeczek takich na tysiąclecie chrześcijaństwa. I ona dawała te książki swojemu wnukowi, Rafałowi, ale oczywiście tam młody chłopak tych książek nie czytał. Potem babcia umiera i on się przez sentyment do babci, która mu to dała z miłości, zajrzał, no i zaczął czytać. Przyjechał potem do mnie, do tego domu rekolekcyjnego, też koledzy, koleżanki, bo parę osób było, śmieli się, niech ksiądz zobaczy, jak on czyta, ile tam popodkreślał. A on skorzystał tak, że wyspowiadał się po dłuższym okresie jakiejś trochę absencji w życiu religijnym. No i tak od książki może się zacząć wiele, wiele dobrego. To tyle na początek. Szczęść Boże.